Jako Ziemianie mamy niezwykłe szczęście mieszkać tak blisko swojej gwiazdy. Nie dość, że wysyła nam ona idealną dawkę energii, aby podtrzymać życie na powierzchni planety, to jeszcze możemy skorzystać z tej bliskości, aby Słońce obserwować. Jednak nawet najlepsze teleskopy słoneczne na Ziemi nie pozwolą nam obejrzeć Słońca tak szczegółowo, jak sonda Solar Orbiter, która już w tym momencie znajduje się bliżej Słońca niż będący pierwszą planetą Merkury. W lutym 2020 roku sonda Solar Orbiter wyruszyła z Cape Canaveral na Florydzie w rejs dookoła Słońca. Wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA ma na celu zbadanie procesów zachodzących w koronie słonecznej, w tym wybuchów koronalnych i poznanie dokładnej temperatury naszej gwiazdy. Moglibyśmy oczywiście wysłać wanię z termometrem, ale musiałby lądować na Słońcu w nocy, więc w sumie bez sensu. 7 marca 2022 roku sonda wykonała najdokładniejsze od ponad 50 lat zdjęcia zewnętrznej warstwy Słońca z odległości około 75 milionów kilometrów. To odległość równa połowie drogi pomiędzy Ziemią a Słońcem, a więc połowie jednostki astronomicznej. Zdjęcia zostały zrobione w rozdzielczości ponad 10 razy lepszej niż ta w telewizorach 4K i łącznie składają się z aż 83 milionów pikseli. Aby osiągnąć taki rezultat, sonda musiała wykonać mnóstwo mniejszych zdjęć, które następnie były złożone w jedną całość. Jednak to jeszcze nie koniec. Kolejne zdjęcia zostały wykonane z jeszcze mniejszej odległości, bo jedynie 42 milionów kilometrów. 26 marca Solar Orbiter stał się najbliższym sztucznym obiektem z teleskopami skierowanymi w kierunku Słońca w historii ludzkości. No chyba, że pod uwagę wziąć Turbosłowian, ci na pewno mieli swoje stacje obserwacyjne jeszcze bliżej. W każdym razie faktem jest, że Solar Orbiter ma w tym momencie najlepsze możliwości wykonywania zdjęć tak szczegółowych, że mogą pomóc w odkrywaniu kolejnych tajemnic naszej gwiazdy. Co tu dużo mówić, zdjęcia wykonane z większej odległości ukazały tak zwane campfires, ogniska, dziwne jęzory rozgrzanej plazmy, które być może są odpowiedzialne za podgrzewanie słonecznej korony. Naukowcy po dziś dzień nie wiedzą, dlaczego korona słoneczna ma ponad 1 000 000 stopni Celsjusza, podczas gdy jego powierzchnia zaledwie 5500. Solar Orbiter został wyposażony w cały zestaw narzędzi służących do rejestrowania obrazów naszej gwiazdy na podstawie skrajnych długości promieniowania ultrafioletowego. Wykonanie zdjęcia całego dysku wymagało zrobienia 25 oddzielnych obrazów, a każdy z nich był przetwarzany przez 10 minut. Po 4 godzinach pełen obraz powierzchni Słońca był gotowy i złożony w całość. Jednym z narzędzi na pokładzie sondy jest tak zwane SPICE, czyli urządzenie rejestrujące widmo pierwiastków w koronie Słońca. Dzięki niemu badacze będą mogli bliżej przyjrzeć się jednej z największych zagadek gwiazd, czyli wspomnianej wcześniej gorącej tajemnicy, dlaczego temperatura chromosfery bliższej powierzchni gwiazdy jest niższa niż w warstwie koronalnej, która jest wyżej. Zwykle wraz z oddalaniem się od źródła ciepła temperatura spada, jednak w tym przypadku jest zupełnie na odwrót. Na wysokości około 500 km, gdzie zaczyna się chromosfera, jej temperatura wynosi około 4126 stopni Celsjusza, natomiast im bardziej w górę, tym jej temperatura jest coraz wyższa, sięgając aż 25,5 tysiąca stopni Celsjusza. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest jednym z kluczowych celów misji. Przy pomocy SPICE operatorzy sondy wykonali dokładne zdjęcia warstw pierwiastków występujących w chromosferze i koronie Słońca oraz ich temperatur. W najchłodniejszej zbadanej podczas eksperymentu warstwie, bo zaledwie 10 tysięcy stopni Celsjusza, widoczny jest wodór. Kolejny jest węgiel, tutaj 32 tysiące stopni, następnie tlen 320 tysięcy stopni i w końcu neon o niewyobrażalnej wręcz temperaturze 630 tysięcy stopni Celsjusza. Obrazy te pozwolą naukowcom na zbadanie ekstremalnie silnych wybuchów na Słońcu, które wytwarzają masywne pola magnetyczne i wyrzucają w przestrzeń kosmiczną miliardy ton materii, a w konsekwencji powodują burze słoneczne, wywołujące często niemały chaos w naszej atmosferze. Co tu dużo mówić, awarie sieci przesyłowych, zakłócanie komunikacji radiowej czy zaburzanie działania podzespołów elektronicznych w satelitach to tylko kilka z konsekwencji przygód z pogodą słoneczną, którą naukowcy będą mogli w tym momencie prognozować właśnie dzięki Solar Orbiterowi. A przy okazji oczywiście robi te wszystkie świetne zdjęcia, zresztą sami tylko zobaczcie, tego nie znajdziecie w telezakupach.
Jednak to nie jedyny obiekt wykonany ludzką ręką, który znajduje się tak blisko naszej gwiazdy. Nie można tutaj nie wspomnieć o drugiej sondzie badającej Słońce, nurzając się w jego koronie. Krążąca wokół Słońca od 2018 roku amerykańska sonda Parker Solar Probe zbliża się do niego na jeszcze mniejsze dystanse, jednak temperatura, jaka tam panuje, nie pozwala na zwrócenie kamery bezpośrednio w jego stronę. Mimo że w peryhelium odległość ta docelowo ma wynosić jedynie 6,2 miliona kilometrów, co wiąże się niemal z dotknięciem powierzchni naszej gwiazdy, to nakierowanie na nią teleskopów jest niemożliwe przez brak odpowiednich zabezpieczeń instrumentów badawczych. Także jeden punkt idzie dla drużyny Solar Orbiter. A tak poważnie, to oczywiście nie można bezpośrednio porównywać tych dwóch sond. Ich zadania różnią się od siebie i dzięki temu, że mamy w tym rejonie dwa takie instrumenty, będziemy mogli jeszcze lepiej poznać naszą dzienną gwiazdę. Ale wróćmy do naszego Solar Orbitera. Kosztująca 1,5 miliarda euro sonda, która wykonała te niesamowite zdjęcia, obudowana jest tytanową tarczą chroniącą jej zaawansowane podzespoły przed temperaturami wynoszącymi od minus 200 do nawet 600 stopni Celsjusza, a także przed stałym bombardowaniem wysokoenergetycznymi cząstkami. I teraz jedna dość niepokojąca informacja dotycząca tej misji i tej sondy. Otóż do jej wykonania użyte były nie tylko klasyczne materiały takie jak aluminium, plastik, szkło, krzem i temu podobne, ale też resztki zwierząt. Jedna z warstw pokrywających tarczę wykonana jest ze spieczonych kości zwierząt. Przez czego? Tak, ze spieczonych kości zwierząt. Oczywiście nie był to jakiś wątpliwy etycznie i rodem z horrorów wymysł inżynierów. Nie było to też pokłosie działalności satanistów z CERN. Pamiętacie jeszcze ten kabaret? Okazuje się, że taki spiek ceramiczny, zawierający również materiał z kości zwierząt, wykazuje silne właściwości emisyjne i absorpcyjne, dzięki czemu jest w stanie skutecznie absorbować promieniowanie słoneczne i zwracać je do otoczenia. Dlatego właśnie misja Solar Orbitera jest tak ważna dla badaczy. Dzięki niej będą mogli zrozumieć zależność między aktywnością Słońca, a tym, co się dzieje w kosmosie. Zbadanie cząstek i pól magnetycznych, z których pochodzą, na poznanie wpływu gwiazdy na cały Układ Słoneczny, a nasza orbita, znajdujący się tam sprzęt i ludzie, a także nasza ziemska elektroniczna bytność będą choć trochę bezpieczniejsze. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja serdecznie zapraszam na Instagram Astrofazy, tam się dzieje bardzo dużo, więc kliknij link i dołącz do naszej instagramowej rodziny. Zapraszam na drugi kanał Astro Chillout, tam m.in. Astrokawy, no i oczywiście do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!